słuchałam właśnie, że ma pani tutaj jakieś takie czary mary odtworzone, które służy do robienia rękawiczek. Więc to jest taka forma starożytna, można powiedzieć, teraz odtworzona do wyrobu rękawic furmańskich albo łapawic, w zależności od no, chyba terenu, tak mi się wydaje, bo one były w całych Karpatach robione, no ale w zależności od miejscowości to się pewno inaczej nazywały. I to jest forma na rękawice, tu jest zaczęta rękawica, a to jest forma na palec do tej rękawicy. I tak wygląda palec do rękawicy furmańskiej. Początek, bo gotowe, mniej więcej tak. Sztywne, wełniane, bardzo ciepłe, no ale po prostu na dzień dzisiejszy wyszły z obiegu, można powiedzieć. A jak to się stało, że udało się pani odtworzyć? U nas w piwnicznej był taki pan, który po prostu robił przez całe swoje życie, bo to mężczyźni się tym zajmowali, więc on przez całe swoje życie robił te rękawice. No i później się okazało, że nauczył kogoś, ten ktoś nauczył nas i teraz dosyć dużo osób robi te rękawice u nas. Odtworzyliśmy to po prostu. W tej chwili już robimy też czapki, bo on wymyślił taką formę na czapki. Te czapki robimy kolorowe, takie bardziej już współczesne, mniej wełniane, bo dużo osób jest uczulonych na wełnę na przykład, ale staramy się robić.